Witam wszystkich serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na marzec. Zaczynamy czytania, które będą dotyczyły różnych aspektów życia. Zobaczymy, co te karty nam będą mówić. Jeszcze zanim przystąpię do tego czytania dla każdego znaku z osobna, to chciałabym Was zaprosić na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 maja 2023. I będzie on kursem, będzie ten kurs kursem stacjonarnym. Można też zakupić książkę Plan Duszy, która jest dostępna na mojej stronie www.planduszy.pl. Można w PDF-ie, można faktycznie książkę kupić, którą widzicie na ekranie. Także bardzo Was zapraszam. Na mojej stronie też możecie zamówić czytania indywidualne, mogą być nagrania, może być sesja na żywo. Sesja na żywo jest o tyle fajniejsza, że mamy kontakt i możemy porozmawiać, zadać dodatkowe pytania. Natomiast przy nagraniach jest tak, że Wy przesyłacie pytania, a ja odpowiadam, tak? I nie ma tutaj właściwie żadnej konsultacji, nie można jakby dodać niczego. Jeszcze z innych sesji możecie wybrać na przykład odczyt planu duszy, możecie to zrobić dla siebie, dla swoich dzieci. To może być też sesja zmiany imienia i nazwiska, nadania imion dzieciom. Są też sesje dotyczące nazw dla biznesów, takiej aktywności w rodzinie też, dynamiki w całej rodzinie, kto komu może pomóc, w jaki sposób. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, warto dowiedzieć się, jakie mają słabe strony, jakie mocne, żeby pracować z mocnymi stronami, pokonać to, co słabe, to, z czym trzeba mocniej popracować. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Dziękuję jednocześnie za wszystko to, co robicie dla tego kanału, że się dzielicie informacjami, za subskrypcje, podziękowania, za wszystkie komentarze też. No i już zapraszam teraz do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie lwy w czytaniu. Na marzec nadchodzi już wielkimi krokami, zbliża się bardzo, więc zróbmy tutaj taki wgląd. Zobaczmy, co się dzieje. Dla lwów, jaka jest główna energia. No i potem zobaczymy, co jeszcze dookoła się tutaj nam ujawni. Okay? Dobra. Zobaczymy po kolei. Najpierw główna energia, 6 monet. Bardzo ciekawa karta, która mówi o tym, że jesteście tutaj w sytuacji, w której możecie otrzymywać, dawać. Nie zawsze będziecie gotowi, żeby wziąć albo dać, bo jeśli ta karta się pokazuje na stole, to taka może być sytuacja właśnie. Równowaga to jest rzecz względna, ponieważ chwilami jesteśmy super zrównoważeni, a chwilami spływamy w jedną albo w drugą stronę. Mamy tutaj księżyc w byku, więc nie wszystko jest takie jasne, klarowne i widoczne. Przepraszam Was za jakieś małe usterki. W każdym razie wracając do energii, która jest główną energią, 6 monet, jest to takie silne uziemienie, tak, dla Was, takie pokazanie, że tutaj jest materia, w materii działamy, z materią gramy, bawimy się, tworzymy. Wy jesteście takim znakiem, który bardzo jest właśnie taki twórczy, zabawowy też powiedziałabym. Jest tutaj dużo radości. Zobaczymy zatem, co o tej radości i o pozostałych aspektach powie nam tutaj druga talia. Okay? Jest to talia, której ostatnio nie używałam, ale teraz użyję. Bardzo ją lubię. Druidcraft. Super talia. Zobaczymy, taka właśnie ona wiosenna. Zobaczymy, jak ona tutaj nam opowie o Was i o tym, co się będzie tutaj działo. Być może w szczegółach. Oczywiście czytanie jest ogólne, dlatego weźcie to, co jest dla Was istotne i ważne, a to, co nie jest, to zostawcie. Tak będzie najlepiej.
zobaczymy, co dalej. Jaka jest Wasza energia? No, taka jest Wasza energia. Martwienia się, wymyślania sobie różnych scenariuszy. Umysł pracuje tutaj na najwyższym poziomie i w zasadzie jest tak, że nie ogarniacie tego umysłu. Tutaj jest równowaga, tak? Mamy szóstkę. A tutaj jest totalnie takie przybijanie się jakby gwoździami do jakiegoś podłoża, czyli unieruchamianie się. To jest też robienie sobie krzywdy poprzez myśli, które absolutnie Wam nie służą i potrafią zdołować każdego. Potrzeba tutaj jest ogarnięcia umysłu, czyli dać sobie spokój umysłu. Ale co Was tak smuci, albo co Was tak drażni, denerwuje? Zobaczymy. Zobaczymy, co idzie z przeszłości. I zobaczymy, co jest w teraźniejszości. Z przeszłości idzie głupiec. O. Dalej mamy piątkę buław. I króla buław. Wygląda na to, że popełniliście jakąś decyzję, tak mówię popełniliście, dlatego że no, w momencie, w którym się popełnia jakąś decyzję, to później są jego skutki i mam wrażenie, że martwicie się faktem, że to zrobiliście i tak może to być. Tak, ta sytuacja, która powstała, może właśnie spędzać Wam sen z oczu. I teraz zobaczymy, co jest poradą. Gwiazda, super. No, cesarzowa jest tutaj problemem, czyli mamy problem z obfitością. No i mamy wynik, wieża. Ok. No to już teraz wiemy, dlaczego tutaj jest brak snu, koszmary senne. No i jeszcze tutaj dodatkowo pokazuje nam się w tle energia ośmiu mieczy. Czyli co? Coś tutaj jest dookoła, jakby w atmosferze, co sprowadza na Was jakiś brak wizji kompletny, tudzież wizja jest bardzo zniekształcona, tak jak to widzimy, tak? Otoczenie wprowadza Was w stan być może takiego rozdygotania. Mam wrażenie, że te Wasze wizje są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Z jednej strony nie widzicie niebezpieczeństwa, że ten umysł, jeśli mu pozwolicie, może spowodować jakąś katastrofę w postaci wieży, tak? Czyli coś tutaj się może rozwalić. Więc jakby mam wrażenie, że macie być przywołani do porządku. Tudzież sami siebie macie przywołać do porządku. Zdecydowanie być może ktoś poszedł w coś nowego. Zrobił po prostu coś takiego nieprzemyślanego. No bo co, głupiec? Dlaczego się nazywa głupcem? Bo robi głupie rzeczy nieraz, tak? Działa pod wpływem impulsu, skacze w przepaść, zaczyna od zera. Są tu nieprzemyślane decyzje. Być może decyzja, która została podjęta, była nieprzemyślana. Albo była podjęta pod wpływem jakiegoś impulsu, który był niekontrolowany. Piesek ma tutaj nam pokazywać instynkt taki, który ostrzega nas przed zrobieniem czegoś i być może pokazani jesteście jako ktoś, kto się tak martwi, ponieważ wyobrażacie sobie, że tutaj może się stać coś strasznego. Wieża może być straszną rzeczą, w sensie takiej zewnętrznej siły, która niszczy coś, co było zbudowane, tak? To może być zniszczenie ego, to może być nasza duma, która nagle spadnie i rozwali się w strzępy i to akurat może być bardzo dobra rzecz, tak? Ale niekoniecznie Wy to w tym momencie widzicie jako dobrą rzecz, więc Wy tutaj macie wizję zupełnie jakąś tragiczną w związku z tym, że może siebie obwiniacie o to, co się stało, czy stanie, czy w ogóle co się dzieje, tak? Bo dzieje się w tym momencie coś takiego jak przełom. Mogą być dyskusje, mogą być jakieś kłótnie, możecie czuć wewnętrzne zmieszanie, chaos.
Piątki, one wszystkie są w jakimś sensie takie, no jakby to powiedzieć, takie trudne, ale też potrzebne, dlatego że każda piątka niesie za sobą jakiś przełom, który jest potrzebny w tym akurat momencie, nie w innym, ponieważ potem dochodzimy do szóstek, które stabilizują sytuację, tak? I tutaj widzicie, stabilność jest dawanie i branie. Tutaj jeśli dajecie coś, to w zamian na pewno coś nowego do Was przychodzi. Tylko tu jest kwestia zaufania i nadziei. Macie tutaj jako poradę nadzieję, kartę gwiazdy, która mówi: tutaj nie można się martwić i zamartwiać, bo ten umysł powoduje, że naprawdę powstanie jakaś katastrofa. To, że popełniliście jakąś decyzję, czy zrobiliście coś bez przemyślenia, to wcale nie oznacza, że nie można ani tego odwrócić, albo że to pójdzie kompletnie źle. Tutaj król buław może być jakimś wsparciem dla Was. To może być osoba, która doskonale wie, jak poradzić sobie z takimi sytuacjami chaosu, tak? Rozedrgania, pociągania 10 srok za ogon też, bo to jest karta, która mówi: każdy ciągnie w swoją stronę, wszyscy mają rację, a tak naprawdę robi się takie zamieszanie, z którego nic nie wynika. A Wy tutaj macie sobie różne rzeczy poukładać. Przede wszystkim macie nabrać nadziei na to, że jesteście gwiazdą, że podążacie ku swojej gwieździe, nawet jeśli skręciliście troszeczkę w prawo czy w lewo, to nie ma naprawdę znaczenia. Ma znaczenie dla Was w tym momencie, bo dajecie się zmanipulować swoim myślom. Umysł jest, każdy z nas ma po to, żeby go kontrolować, żeby przekierowywać uwagę w stronę tego, czego pragniemy, a nie w stronę tego, co może się zdarzyć, bo skąd wiemy, że akurat tak czy siak się stanie. Często słyszę, jak na przykład ludzie mówią do siebie: a ja to wiem, że to będzie tak, tak i tak. A skąd wiesz? Czy taka jakaś wróżka, czy coś? Sami przewidują scenariusz, który później albo się spełnia, albo nie, w zależności od tego, ile emocji w to wkładają, tak? Jak często to powtarzają. Więc zwracajcie uwagę na słowa, na myśli, bo one mogą być sprawcze. I tutaj ta energia króla, to jest bardzo Wasza energia, zresztą tutaj ten chaos tak samo, to jest ogień, który Wy potrzebujecie opanować. I tutaj macie szansę opanować ten ogień w przyszłości. Tudzież może ktoś Wam w tym pomóc. Ktoś, kto jest specjalistą. Może to być partner, partnerka. Ktoś, kto świetnie sobie już poradził z taką sytuacją wcześniej. Może to być jakiś doradca też, twórca, kreator. Ktoś, kto ma naprawdę zebrał doświadczenie i mądrość. Wszyscy królowie są na drzewie życia w Chokma i to jest mądrość wypływająca z doświadczeń życiowych. Warto też udać się poradę, jeśli sami odczuwacie, że Wam tutaj czegoś brakuje, albo czegoś nie wiecie, albo ciągnie Was ten umysł nie wiadomo gdzie. Ok? Także nie ma się co martwić, nadzieja jest przy Was. Natomiast patrząc na tą cesarzową, to mam wrażenie, ona jest tutaj w wyzwaniu, mam wrażenie, że ona, będąc przy nadziei, ma w pewnym sensie przy sobie, jakby pod sercem, nowe życie, ale w tym momencie Wy nie macie w ogóle do tego dostępu, ani do tej obfitości, bo tutaj coś jest na rzeczy z dawaniem i braniem też. Nie do końca chyba się zgadzacie, żeby coś dawać, bo to jest tak, że często staramy się coś zatrzymać dla siebie i to im bardziej staramy się zatrzymać, tym bardziej nam to albo chce uciec, albo jesteśmy tym obciążeni. I mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żebyście zobaczyli obfitość w swoim życiu i w momencie, w którym pokonacie właśnie tutaj to doświadczenie, właśnie to wyzwanie obfitości, płodności, bo to może być też blokada twórcza, to o czym powiedziałam na początku, że lwy to bardzo twórcze są istoty, bardzo pomysłowe, bardzo kreatywne. I tu może chodzić o to, że możecie stracić swoją obfitość poprzez umysł, któremu pozwalacie robić to, co żywnie mu się podoba. I wtedy jest to taka odpowiedź wszechświata.
No to jak tak chcesz, no to ja ci to dam, tak? Skoro uważasz, że jesteś głupi, to ja będę pokazywał ci wszystko to, co będzie mówiło o tym, że popełniasz głupie decyzje, tak? Że twoje czyny są niemądre, że to wszystko tak właśnie będzie, jak sobie to wyobrażasz. Więc myślę, że bycie głupcem i podążanie za impulsem może być bardzo otwierające, może być bardzo korzystne. Tyle tylko, że później wszystko to, co robimy i ocenianie tego uczynku, czy postępku, czy decyzji, powoduje czasem właśnie taką rzecz, że wszystko się wali. Tudzież dla niektórych musiało się zawalić, bo to, co było, to nie miało prawa przetrwać, tak? Więc jeśli sami czegoś nie zmieniamy, to też wszechświat nam w tym pomaga, ale wy jesteście tutaj prowadzeni, to jest jakby zaplanowany scenariusz, żeby doświadczyć tutaj sytuacji równowagi. Dam, biorę, otrzymuję. Czegoś nie widzicie, jest jakiś scenariusz zamknięcia i dlatego jeszcze zapytamy, co tutaj się może w waszej sytuacji zmienić, kiedy zaczniecie się dzielić, dawać, brać, przestaniecie oceniać. Jak tutaj może się zmienić wasza energia? Może się bardzo zmienić w sensie manifestacji miłości. Macie szansę tutaj wejść w przestrzeń serca, otworzyć się na miłość, na ludzi, na świeżość, na to wszystko, co jest dużo ważniejsze niż takie myśli, tak? Zobaczcie, bycie jak dziecko, ufanie i zaufanie temu, że jesteście prowadzeni, że to wszystko jest w pewnym sensie ważne, istotne, że to są doświadczenia, które sprowadzacie, czy sprowadziliście na siebie po to, żeby właśnie być w tym miejscu, a nie w innym i żeby doświadczyć tego wszystkiego. Dla niektórych mam wrażenie, może tu być jakiś przełom, jeśli chodzi o dzieci, ciąże, brak dzieci, niemożność zajścia w ciążę. Może się okazać, że się ta ciąża pojawi, może ciąża być też niechciana. Zresztą tu tych scenariuszy widzę bardzo dużo. Nie sposób jest wspomnieć o wszystkich, ponieważ jest to czytanie ogólne, także nie mam tu konkretnego pytania. Ale zobaczymy jeszcze ta wieża. Jak tutaj dalszy scenariusz, czy jak tutaj karty mogą jeszcze nam tutaj podpowiedzieć na temat rezultatu, co tutaj może się zdarzyć. No, to jest jakby odroczenie wyroku, powiedziałabym. Karta siedmiu monet pokazuje, że ta wieża może być odroczona dla was. Jeśli pójdziecie tutaj w dzielenie się, w takie pielęgnowanie obfitości, podążanie za swoją gwiazdą, nieocenianie, bycie w czakrze serca, medytacje, myślę, że jesteście w stanie uniknąć tutaj takich sytuacji, w których wszechświat będzie chciał coś wyprostować, ponieważ wy sami będziecie działać, tak, z innego poziomu zupełnie. Także myślę, że to jest bardzo dobry taki wgląd w to, jak my możemy popracować z energią, żeby uniknąć tutaj pewnych rzeczy, które właściwie od nas zależą, bo nikt na siłę nie zmusza nas do tego, żeby sobie jakieś koszmary fundować. Jeśli nie możecie spać w nocy, to zróbcie sobie czas dla siebie. Wyłączcie wszystkie telefony, wiadomości nie oglądajcie. Posiedźcie sobie z książką, która jest bardzo przyjemna, nie jakiś koszmar, tylko właśnie coś lekkiego. Może to być coś duchowego, coś, co was będzie rozwijać, tak? Wanna, kąpiel, wyciszenie godziny przed snem, nie picie kawy, alkoholu i wszystkich pobudzających jakichś substancji też pozwoli wam wyciszyć umysł, który czasami właśnie w nadmiarze tego pobudzenia potrzebuje tak mielić i mielić takie różne rzeczy. Okej, to tak z takiej pozycji. Zobaczymy, co jeszcze ta porada była z takiej pozycji, chciałam powiedzieć. I teraz zobaczymy w takie te anioły. Co tutaj jeszcze chcą dodać? Zaufaj ziemi, że cię
przytula, tak? Że cię trzyma, że cię uziemia, tak? Że jesteś tutaj bezpieczny, bezpieczna, że tutaj trzeba oddać do ziemi to wszystko, co jest w głowie, przepuścić to w dół. Wyobrażać sobie, jak te wszystkie myśli odpływają do ziemi. Wyobraźcie sobie z zamkniętymi oczami, siedząc w ciszy i spokoju, jak wyrastają Wam korzenie ze stóp i jak wszystkie myśli spływają do ziemi i oczyszczana zostaje cała przestrzeń wokół Was. Dowolnie możecie sobie to wyobrażać, możecie sobie włączyć jakieś medytacje, które też są online, na YouTube też są, można zajrzeć też na mój kanał, tam też jest medytacja z kartą pustelnika, życzliwości i miłości i tak dalej, tam w zakładce medytacje możecie to znaleźć. Ja tutaj spróbuję dać też taką literkę w rogu, będzie i tam można kliknąć, tam będą różne medytacje. A teraz jeszcze jedna karta Boginie Miłości i zobaczymy, co tutaj może Wam powiedzieć. Jedna karta dla lwów. Nadzieja. Wychodzicie z ciemności i z tych ciemności pojawia się światło. I pozwólcie temu światłu przyjść do Was. Pozwólcie się wynurzyć temu wszystkiemu, co jest radością. To, o czym na początku mówiłam. Pozwólcie, żeby radość Was dotknęła, otoczyła, przytuliła. Żebyście poczuli ziemię, która jest cała otwarta na przychodzącą teraz wiosnę. I żebyście poczuli zapach tej wiosny. I tutaj jest jeszcze, autorka pokazuje, mówi też o tym, jaka może być codzienna praktyka. W ciągu następnych 24 godzin znajdź sobie albo zrób jakiś specjalny symbol albo jakąś taką, możecie znaleźć monetę, taki token dla siebie, który będziecie nosić ze sobą. I to będzie Wasz talizman, talizman nadziei. I macie tu jako poradę nadziei, kartę gwiazdy, bycia sobą, wejścia w swoją przestrzeń serca. I ten talizman będzie Wam przypominał o tym, że taka ciemność tylko jest możliwa dzięki temu, że jest światło. I przez następny tydzień nawet możecie, czy następny nawet miesiąc, cały marzec, możecie nosić ten talizman ze sobą. I kiedy rzeczy układają się po Waszej myśli, to możecie ścisnąć talizman i podziękować za to, że to wszystko tak się układa, jak ma się układać, że zmieniacie wtedy, przekierowujecie swój umysł do tego talizmanu, wysyłając wdzięczność, wysyłając pozytywne energie, pozytywne uczucia. A jeśli zdarzy się Wam, że coś będzie trudne albo wejdziecie na ścieżkę trudności w ogóle czy jakichś przeszkód, to wtedy sięgnijcie po ten talizman, który jest napełniony Waszą nadzieją, Waszą energią pozytywnych wibracji i pozwólcie, żeby ten symbol, ten talizman zmienił Wam ścieżkę i zmienił Was, jakby w Was coś i przypomniał Wam o tym, że tylko wtedy jest ciemność, że jeśli wychodzicie ze światła, tak? I to też ma Wam przypomnieć o tym, że dobroć przychodzi po trudnych okresach albo w ogóle poczucie szczęścia, radości, twórczości. Kiedy jest blok twórczy, to też za chwilę się objawi jasność i przyjdzie do Was z powrotem. No i tyle. Takie to czytanie na marzec. Życzę Wam bardzo udanego marca. Pozdrawiam. Wszystkiego naj.